No i elegancko. Możemy sobie teraz właśnie sterować rakietą w ten oto sposób. Czyli zaczynamy już sekcję latającą. Elegancko. Ale my szybko sobie tą sekcję skończyliśmy. Chociaż nie do końca, ponieważ będzie jeszcze jedna sekcja z lataniem. I nie cierpię tej sekcji, jeżeli chodzi o robienie 100%. Serio, jeżeli chodzi o zbieranie wszystkich lumów, to jest udręka totalna. Na szczęście w wersji na PS1 nie ma tutaj żadnych żółtych lumów. Tak więc tyle dobrze, że poziom został pozbawiony lumów jakichkolwiek, no może poza czerwonymi. Więc chwała za to. No i oczywiście checkpointem, który jest oznaczony jako zielony lum. Ale robienie tutaj 100%, czy to, w Revolution na PS2, czy to w wersji PC-towej, czy teraz bym jakby miał robić 100%, to byłaby taka udręka, że to jest szok. Nigdy nie lubiłem robić tutaj 100%. Zawsze mi się to źle kojarzyło. No ale teraz mamy to ogarnięte w miarę, więc podejrzewam, że tą sekcję zaliczymy chyba za pierwszym razem. Nie chcę oczywiście krakać, bo zaraz powiem, że za pierwszym razem i się okaże, że jednak nie za pierwszym razem. No właśnie, kurde, o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem. Ale żeby nie było tak źle czy coś, to powiedzcie, jakie macie wspomnienia z tym poziomem. Ogólnie z tymi poziomami, co robię teraz już w tej ostatniej sesji. No zawsze jestem tego ciekaw, a lubię czytać wasze historie, jakie macie z tymi poziomami. W szczególności do ciebie tu mówię, Maćku, który na pewno będzie oglądał tę serię z Raymana. Dobra, udało się. Udało się. Teraz uwaga. Trzeba idealnie, dokładnie tak jak teraz ja zrobiłem, idealnie wjechać w zakręt. O, i uwaga, teraz kolejna taka sekcja. To jeszcze nie koniec. No, jeszcze ta została tutaj. To jest jedna z gorszych sekcji, dlatego że tutaj z przodu będą nas za każdym razem lasery trafiać. Trzeba będzie wjechać tak, żeby nie stracić jakby lotu. O, dokładnie, coś takiego. O, i przy okazji lumek razy 5 został zebrany, tak więc elegancko. O, i sekcja, której nie było w ogóle w wersji PC-towej. Bo, w sensie, cutscenka, która nie była w wersji PC-towej chyba. No, nie było jej. Wiem, że była w Revolution. W wersji na PS1 była, ale w wersji PC-towej tego nie było. Widzicie, kurde? Fajnie. Podoba mi się to. No i to ma na przykład już większy sens. W wersji PC-towej byś po prostu już ten wyszedł do mapy i robił następny poziom, czyli ostatni. I w wersji PS1 tutaj po tej cutscence pojawiłaby się następna cutscenka. No i dobra, teraz mamy już ostatni poziom, czyli Wronie Gniazdo, który, no jak widzicie, żeby dostać się do tego poziomu, to Rayman musi przejść przez cały hub dosłownie. Omijając tutaj świątynię kamieni i ognia, wcześniej świątynię wody i lodu, skał i lawy. I dostając się tutaj, do tego oto miejsca. Wronie Gniazdo, zobaczcie jak fajnie ten poziom w ogóle jest tutaj zaznaczony na tej wyspie drzwi. Tak więc, no, chociaż w sumie wyspa drzwi to trochę dziwne określenie. Ja bym powiedział wyspa portali, ale okej, niech będzie. I cutscenka, która teraz będzie lecieć, włączyłaby się w wersji na PS1 automatycznie po poprzedniej cutscence, czyli po prostu wchodząc do tego poziomu byśmy zaczęli od razu od innej cutscenki. Nie od tej, która teraz jest. No i tutaj oczywiście ten podwładny brzytwobrodego dał dupy. No i za karę przez to, że Rayman zdobył czwartą i ostatnią maskę, jest już tutaj na statku, to ten musi iść się poświęcić i wykąpać w gorącej lawie. Natomiast my teraz przenosimy się na sam szczyt wielkiego, ogromnego statku. Serio, my tutaj będziemy walczyć, właśnie tutaj. To po co im taki ogromny statek, skoro walczymy na samej górze? Bez sensu.
Ale to mówię, to tak bardziej fabularnie się o to czepiam. I zawsze mnie to tak trochę interesowało i z drugiej strony uważałem, że okej, fajnie, ale z drugiej strony tak bez sensu na samej górze, nie można byłoby na dole gdzieś walczyć. Oczywiście idziemy na ratunek naszemu przyjacielowi, no nie? A, brzytwobrody myślał, że jest śmieszny, ale coś nie pykło, ponieważ Rayman go przechytrzył. Dokładnie tak. Dokładnie tak, Globoksiu, zaraz przyjdziemy na ratunek tobie, więc się nie martw. Czas stoczyć walkę, kurde, z tym frajerem. I bucem. Ej, zaczynamy, kurde, bardzo nostalgiczną walkę. Zresztą nawet nie tylko dla mnie, ale pewnie też i dla was. Brzytwobrody to jest ogólnie bardzo prosty boss. Serio, trzeba naprawdę mieć niefarta, żeby tutaj zgameoverować na tej sekwencji. Bo oczywiście życie można stracić tam pasek życia. Ale żeby zgameoverować, to naprawdę trzeba mieć totalnego niefarta. Dlatego, że to jest jedna z najprostszych sekcji, serio. I to wam każdy powie. Każdy fan Raymana dwójki wam powie, że ogólnie sam Brzytwobrody jako ostatni boss jest naprawdę... Określenie żałośnie łatwym bossem jest tutaj adekwatne? Chyba tak. No po prostu jest bardzo prosty, no. No szybko uciekł, kurde, teraz. On czasami właśnie tak robi, że niby da ci tutaj możliwość zaatakowania go, ale kurde, jednak szybko ci spyli. No właśnie robi coś takiego bardzo często, ale to trzeba się też tak idealnie ustawić, żeby te bomby trafiły w niego. No, tak jak teraz na przykład. To jest trzeci raz został zaatakowany i teraz mamy właśnie to. Patrzcie, co ten idiota teraz zrobi. Patrzcie, co teraz ten kretyn zrobi. No, znokautował się sam, no to dziękuję za uwagę po raz kolejny. Przeszliśmy grę. O nie, my też spadamy, czyli to już chyba bad ending jest. Nie zdobyliśmy wszystkiego, czyli jednak trzeba było wszystko zebrać. Nie, to byście mieli tak samo, jakbyście zbierali wszystkie lumy. Nie martw się, Rayman. Ja tu jestem. Ja już ci pomogę. Jestem Lee, która gówno robi. Tylko sobie leży. Znaczy, leży, siedzi, medytuje. No ale w sumie teraz mi pomogłaś, no bo nie będąc tutaj ze mną, wysłałaś, kurde, moc, która przeniesie mnie do fajnego miejsca. Dokładnie. Do bardzo fajnego miejsca. To jest bez sensu, ponieważ ta rakieta miała zupełnie inny kolor i inny wzorek. A to jest standardowa rakieta w wersji Dreamcastowej. To jest tylko w wersji Dreamcastowej taki numer oni zrobili. Bez sensu totalnie. Ale dobra, nie czepiajmy się, bo zaraz będzie, że ja się czepiam, kurwa, znowu. No i tutaj Linam oczywiście gratuluje. Oczywiście mówi, że to nie jest jeszcze koniec, ponieważ Brzytwobrody jeszcze teraz tutaj gdzieś się panoszy, więc musimy go po prostu już unicestwić. A i przy okazji serce świata zostało odbudowane. Apolokus na ziemi wyeliminował wszystkich robopiratów. Tak więc to jest to, co wam właśnie mówiłem, kiedy robiliśmy ten statek więzienny. Więc teraz musimy wyeliminować Brzytwobrodego, który tutaj... No. Runda druga, kurde, ze śmietnikiem. Come back and fight. Okej, teraz będziemy musieli zrobić jedną rzecz. A mianowicie... Coś, czego nie było w wersji oczywiście na Playaka 1. Czyli właśnie coś takiego będziemy musieli robić. I będziemy musieli właśnie tak atakować pana Brzytwobrodego. Tego tutaj nie ma, kurde, szkoda. A nie, to chyba tutaj było. Powiedzcie, że to był tutaj ten otwór. Nie. Gdzieś było, pamiętam, że to gamer pokazywał chyba w wersji. Dobra, jestem z powrotem. Szybka synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Jedziemy z koksem. Wow, ale kurde, odzyskałem. Jakby tutaj 60 fpsów normalnie było. No, nie, no w sumie chyba jest 60 fpsów. Tak mega płynnie się raptem zrobiło.
You want to escape. Jo, tam pierdzielenie. W każdym razie gamer coś takiego pokazał w tej wersji na Dreamcasta, że on gdzieś poleciał do góry i była taka akcja, że miał nieskończoność jakby tego, czym my teraz atakujemy brzytwobrodego, nie? Have fun, no to jeżeli to dla ciebie jest have fun, no to nieźle nasrane wełbie masz. Tak tylko ci chcę powiedzieć, brzytwobrody. Nie traktuj tego jako obraza, a bardziej jako komplement. Nie, autentycznie, ty teraz jakby 60 fpsów tutaj było. No ale dobra. Lecimy z koksem w takim razie. Uwaga oczywiście na strzały globoxa. Dobra, i tam mamy coś, co musimy zebrać, czyli znowu ten power-up atakujący. Co za frajer. Ouch! Ile on HP w ogóle stracił? Ale on tam dalej się kąpi w tej gorącej lawie. Elo, Eluvina. Patrzcie, on zresztą HP stracił, więc będziemy teraz sobie kontrolować to, co on tutaj będzie wyczyniać. Teraz pytanie, gdzie to się pojawi. Dobra, tam jest. Aha. Okej, okay, czyli była przez chwilę informacja, że lawa się będzie podnosić. Dobra, okej. Okay. Kumam czacze, w sensie wtedy się chciała podnosić, bo teraz się już nie chce podnosić. Ale dobra, to myślę, że to chyba sobie wytniemy i zobaczymy się za niedługo. Tak myślę, że będzie najlepiej. Jak dojdę do tamtej sekcji, gdzie on znowu gada, że się lawa będzie podnosić. No i jestem z powrotem, troszeczkę HP mu zabraliśmy. Troszeczkę HP już ma zabrane chłopak. Potężny facet, potężny brzytwobrody. Zaraz on będzie gadał właśnie, że lawa się będzie podnosić. Tak jest. No to widzicie, szybko w miarę nadrobiliśmy sobie. O, teraz on się oczywiście wyżej pojawił. No ale śmieci tak w dół spadnie, więc nie ma problemu. Nawet jeżeli lawa się podnosi, no to kurde, nie widać nawet tego, żeby się jakoś super podnosiła. Dobra. Jak sobie on tam zwisa na razie. Ja mam na niego patent. Pyk i pyk. Jeszcze kurde z dwa albo trzy razy trzeba mu zadać cios i będzie po walce. Ta walka w każdej wersji jest taka sama, oprócz wersji na PS1, ponieważ w wersji na PS1 mamy trochę inną walkę z brzytwobrodym. Też fajną, ale ta mimo co jest mega nostalgiczna, bo jednak w wersji PC, dużo jak się zagrywał człowiek w wersję PC-tową, to jednak będzie zawsze miło wspominał tę walkę. Ja zresztą dużo grałem w wersję PC-tową, chociaż najwięcej w wersji na PS1 za dzieciaka, więc wiem coś na ten temat. I lubię obie wersje tej walki. No i co ty tam, gościu, po co ty tak cwaniakujesz, brzytwobrody? Po co ci to było? Po co ci to było? Nie rozumiem. No ale jeżeli chcesz, no to możemy się bić. A, proszę bardzo. To nie było ciężkie. Tak, Rayman, mam dla ciebie małą niespodziankę. To, że Grolgoth teraz będzie zaraz dokonał to destrukcji. Ten sobie ucieknie, jak gdyby nigdy nic. No okej. Brzytwobrody to kurde z kosmosu jest, taki kosmiczny robot z tego, co widzimy. Ale jedno jest pewne, no niestety statek tego, jakkolwiek chcemy to nazwać, to nie przeżył tego. No i tyle, i się rozpadł, kurde. Trudno się mówi. Tymczasem w rozdrożu marzeń, ponieważ tak świat Raymana się rozdroże marzeń nazywa, wszyscy ogarnięci smutkiem, depresją, no i żałobą, bo myśleli wszyscy, że Rayman zginął. Nawet rakieta jest smutna, jak widzicie. Bo po nim tylko but pozostał. I to jeden, i to chyba prawy nawet.
Ale w Revolution zrobili kolejną rzecz lepiej, a mianowicie te sznurówki fajnie odstają, co daje takie poczucie realizmu, że ten but tak jakby był prawdziwy. Wiecie, na zasadzie, że tak sznurówki fajnie odstają i to jest coś, kolejna graficzna zmiana w Revolution, która mi się mega podoba. Oh yeah! I proszę bardzo, kuś tykający Rayman tutaj nadciąga. I wszyscy uradowani, że Rayman jednak żyje. Nie ma co się dziwić, no kurde, wszyscy się cieszą, że jej przyjaciel kurde przeżył, że jednak nie skończyło to się tragicznie. Chociaż ciekawe byłoby, co by się stało, gdyby się okazało, że Rayman jednak zginął. Czy to oznacza, że wtedy Rayman 3 by nigdy nie powstał, czy Rayman 3 by siedział w innym uniwersum zupełnie? No nie wiem, nie mam pojęcia. Ja wiem tylko natomiast jedno, że tutaj będziemy kończyli naszą przygodę z Raymanem 2. Taki sam ekran, tak jak w każdej innej wersji, chyba nawet w Revolution on był na początku, a potem była ta scenka, gdzie oni wszyscy tam razem spędzali czas nad ogniskiem. Tu oczywiście jest gadane, że świat znowu został uratowany i harmonia znowu powróciła i żeby Rayman sobie teraz odpoczął, ponieważ... kto wie, czy znowu nie będzie musiał wrócić. Tak, no, teraz na razie może sobie odpocząć, ponieważ nie wiadomo, kiedy będzie znowu kolejna walka. No i przy okazji, że udało nam się oczywiście odbudować serce świata. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle z tego let's playa. Mam nadzieję, że wam się podobał. To była już ostatnia na tym kanale, jeżeli chodzi o serię odcinkową Rayman, wersja Raymana 2 ogrywana na tym kanale. Zaplątałem się, więc jeszcze raz to powtórzę. To już jest ostatnia wersja Raymana 2, którą ogrywam na moim kanale. Tak więc jeżeli chodzi o let's play, to już żadnego Raymana 2 nie ujrzycie już na moim kanale, ponieważ no wersja na Nintendo 64 to jest pierwowzór i to jest dosłownie to samo co PC-t. Wersja na 3DS-a to jest to samo co wersja Dreamcastowa, tylko że bez wioski Globoxa i tak dalej. Wersja na DS-a to jest wersja Nintendo 64, tylko po elektrowstrząsach. Tak więc wszystko co chciałem tutaj wam przedstawić zostało przedstawione. W ogóle tego chyba nie było, że takiego czerwonego obramowania, takiego jasnego, z tego co widzę. No nic moi drodzy. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Właśnie w taki oto sposób zaczynamy rok 2022 z tą otóż serią. Myślę, że to jest dobry początek, jeżeli chodzi o ten rok. W szczególności, że jeżeli chodzi o powrót do nagrywania let's play, gdzie miałem miesięczną przerwę, albo nawet trochę ponad miesięczną, bo Alladyna skończyłem nagrywać jakoś w moje urodziny. Albo nie, przepraszam, ja Alladyna skończyłem przed świętami. Tak, przed świętami skończyłem, a ostatni odcinek ukazał się 30 grudnia, więc tak naprawdę no ponad miesiąc przerwy miałem od let's play i teraz tak trochę wracam po dłuższej przerwie. No i myślę, że to była idealna gierka na taki powrót, na taką rozgrzeweczkę przed następnymi seriami. Zresztą w ogóle Raymana 2 polecam każdemu, jeżeli ktoś sobie robi przerwę od let's play i jeszcze u siebie nie nagrywał Raymana 2, to gorąco polecam, ponieważ to jest naprawdę dobra gierka na taki powrót do let's play, taka rozgrzeweczka, że tak powiem. Nie będę tutaj już chyba po raz 15 lub 50 z rzędu oceniał gierki. Sami wiecie, jak graficznie mi się ta gierka podoba. Wszystkie wady, co mi się nie podobało, co mi się podobało, to wymieniałem w trakcie tej serii, tak więc tego też nie będę poruszał. Tyle, no nie wiem co mogę tu więcej w sumie powiedzieć na tych napisach końcowych. Mogę tylko co jedynie powiedzieć, że mam nadzieję, że ta seria wam się spodobała. To jest kolejna gierka, która została ograna w trakcie tego głosowania. Tak więc już zostały nam dwie gierki z głosowania, czyli m.in. Medal of Honor Underground na PS1 oraz trylogia Sonica Advance. Zobaczymy co będzie następne, co sobie wybiorę z mojego repertuaru let's play. Jakkolwiek to oczywiście brzmi, teraz zabrzmiałem totalnie jak gamer, więc powiem, zobaczymy co wybiorę z mojej listy let's play, ponieważ, no tak jak mówię, ja troszeczkę inaczej pewne aspekty i pewne rzeczy nazywam. Tak więc, no to możemy sobie chyba startem, a nie, nie możemy, to niech sobie leci tam chwilę. Ja wam dziękuję za oglądanie,
Naprawdę, mam nadzieję, że seria wam przypadła do gustu, że pomimo takiego bardzo luźnego komentowania i takiego streszczania wam fabuły, to mam nadzieję, że się fajnie to oglądało. Jeżeli jesteście nowi, to tak jak za każdym razem w każdym odcinku z tych sesji mówię, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Jeżeli chcecie wejść w moją społeczność, to zapraszam na moją grupę na Facebooku, ponieważ tam się integrujemy i tam generalnie informuję was bardzo często o tym, czy dany film będzie, czy nie będzie, czy w ogóle cokolwiek będzie z mojej strony. Również w ten sam sposób polecam wbić na Instagrama, na Instastory moje, bo bardzo często daję Instastory. I tam informuję was o jakichś tam nagrywkach, nienagrywkach i ogólnie co się dzieje na YouTubie, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I oczywiście mój Discord, ten również polecam odwiedzić. Można co jakiś czas sobie tam pogadać, chociaż bardzo dawno nie zaglądałem na swój serwer, jeżeli chodzi o kanał głosowy, tak więc wszystko może się jak najbardziej za jakiś czas wydarzyć. Nic nie jest, że tak powiem, nieuniknione. Dobra, ja będę się żegnał. Nagrywałem to 11 stycznia. Całą serię zacząłem bodajże 9 albo 8, czekajcie, szybko zerknę. Pierwszy odcinek nagrałem, a raczej pierwszą sesję nagrałem 8, czyli to jest sobota. W niedzielę nagrałem dwie sesje i teraz była ostatnia sesja 11 stycznia, czyli miałem jeden dzień przerwy od nagrywek z Raymana 2. Tak więc to o czymś świadczy. Dobra. Pomidor z przeszłości się z wami żegna, ponieważ to mówię, pomidor z 11 stycznia prawie o godzinie 15. A wy będziecie widzieli finał tej gierki prawdopodobnie pod koniec lutego. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć. I do następnego razu. Siemka. Nie wiem, co nawet chciałem powiedzieć, no. Siema.